Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek, witam was w kolejnym odcinku z serii KOTOR, czyli Knight of the Old Republic, oczywiście Jedi, o Jezus, Star Wars, Knight of the Old Republic, o tak, dobra, słuchajcie, przede wszystkim załatwimy jeszcze parę rzeczy, zanim gdziekolwiek wyruszymy. Mianowicie muszę tutaj porozmawiać z większą ilością osób, przy okazji wielkie dzięki za podpowiedź. Ale pierw to, co zrobimy, to wrócimy na chwilę na nasz statek. I ogólnie rzecz biorąc, całe szczęście, że wziąłem Mission i Bastille, ponieważ na Tatooine, nie wiem czy wiecie, ogarniemy brata Mission i matkę Bastilli. Ale pierw wrócimy na chwilę na statek, ponieważ mamy akcję z tymi pierdzielniętymi stworzonkami, tylko teraz nie pamiętam, giski, dobra. Kupiliśmy ogólnie trutkę na szczury, znaczy na te giski, szczury, boże. Jest jeszcze jedna rzecz, musimy kupić jeszcze jeden item u orgu. Dawaj, co ty masz na sprzedaż? I tutaj mieliśmy kupić karma dla banat. Ja tego trochę kupię. Aha, kupiłem jedno, dobra, wystarczy, myślę, że wystarczy. Dobra, wróćmy jeszcze na chwilę. Dlaczego? To też mi akurat wy podsunęliście. No kurde, przewinąłem. Do you know what's happened? Did Genchopa chawi tichok twis yun kun? Watu yama kama wuna henak ne. I see. Where did you meet her? Do you remember? Chachika don mulaka wata yuma ka. Part of me would rather not see her at all. But if she's. Oczywiście, że pójdziemy. Bastillo, no co ty? Weź się, kobieta, ogarnij. Dobra, zobaczmy te giski, co tu się z nimi dzieje w ogóle. Jakie słodkie! O Boże, one mi przypominają murloki z WoWa. Ej, nie chcę ich truć. Nie chcę ich truć. Nie, nie dam, podnieś ją. Nie mogę ich otruć, sorry, wybaczcie. Nie mogę, niech one sobie tutaj zostaną. O jak, ja nie wiedziałem, że to takie słodziaszne będzie. Patrzcie, ile ich tu jest, nie wiem. Nie, no słodkie to są zwierzątka, patrz jakie mają oczka. Nie, zostawiamy je, niech sobie tutaj z nami. Nie, nie będę ich truł, na pewno nie. To w ogóle zapomnijcie. Ale... jest z tego tak, to też mi zaspoilerowaliście. Jest jeden patent, mianowicie możemy je oddać do cyrku na Manam, czy jakoś się tam zwie, czy jakiegoś ogrodu zoologicznego, już nie pamiętam. Więc myślę, że tam je oddamy, nie będziemy ich zatruwać, bądźmy dobrze, nie zabijajmy zwierząt. Jakieś słodkie zwierzątka, dobra, pogadajmy. Aha. Czekajcie, bo miałem tutaj porozmawiać z większą ilością osób ogólnie. Z tymi, z którymi przynajmniej mogę. Mana, Sharika, Fizark. Z tobą nie rozmawialiśmy. Co tu mamy? Morza myśliwych. Chodź. Dzień dobry. It's the bone plate from the head of the desert raid. My husband was so proud. He said he felt sure the next hunt would bring in more, so we waited to see. Will you buy it? I can't sell it myself. O, 500 kredytów. I don't know. How
I'm sorry, but I can't take that chance. Are you sure? Okej. Okay. Please. We'll know. No to kobieto. You. It's the he said. I guess I don't have much choice in them. I'll be here. Please don't take too long. I need the. Dobra, spadaj, zarobimy sobie na tobie. Nie, no oczywiście żartuję. Please. Please hurry. No dobrze, mogę? Daj mi chwilę, kobietko. O, jest jaka niecierpliwa. Dobra, o jest, aha, to mission ok. Komat Fortuna, nie wiem czy musimy z nimi wszystkimi gadać, ale chyba nie. Dorak, Narkal, o Jezus kochany, ile tutaj ludzi. Z kim mam porozmawiać? No ty się wydajesz taki tutaj najbardziej typowy. Aha. Dobra, słuchajcie, musimy mieć tą kartę myśliwego. Wiecie co? Czekajcie, czekajcie chwileczkę. Wiecie co? Moment. No właśnie, tylko że my nie mamy tej karty. Aha, dobra. Czekajcie, pogadajmy z myśliwymi. Okej. Okay. Takum juz dach miki grabar mogo. Jeduba duwana nidi bobo. Dong na bungsha nununya. Tolpa da pongwale kanduna. Jeduba duwana nidi bobo. Dong na bungsha. Ka chikun ida ho donga. Yikin kuno. Takum juz dach miki grabar mogo. Też wolę teoretycznie pojedynkę. Dobra, u niego się chyba niczego nie dowiemy. Well, you sure know how to get on my good side. You're just trot. My name is Doric Quinn. I'm a hunter. I hunt. I don't go telling stories about other people. One word though. Watch yourself around the Gamorreans. Everyone else I respect because they have skill. Just watch your back when you hunt. The dragons aren't. Dobra. Nie wiem, gdzie tą kartę się znajduje. Nie, szczerze powiedziawszy. czekajcie. Wiecie co? Nie pamiętam. Kurczę, tego ewidentnie nie doczytałem. Mianowicie chodzi tutaj o tą kartę myśliwych. Okej. Smart traders.
They've salvaged and sold me my own damn... They don't say much I can understand. I think they're a little... Sure. My blood. They almost got me last year. Tore up two of my battle... Where they got weapons to cut battle armor, I don't know. Pick a dune and walk. Dobra, easy. Kurczę, potrzebna jest mi ta karta, żebym mógł sprzedać... Nie wiem, czy się zdobywa, kurde. Może z Kudosem porozmawiajmy. Tutaj się widzę, też niczego nie dowiemy. Nie mam bladego pojęcia, gdzie tą kartę można skołować, skąd. Ale zobaczymy później. W każdym razie możemy tutaj oczywiście wrócić na pewno. Więc nie jest to problemem. Kobieto, odejdź ode mnie. Z tobą na razie nie rozmawiam. Zirka is claiming that their operation on Kashyyyk has become Biuro Czerki. Rozmawiajmy z nim. O. Helena, fajnie. Dobra, słuchajcie, ja zapiszę grę, bo niestety mam bardzo dziwne wrażenie, że chyba nie pamiętam. Ach, dobra, F4 się zapisywał, szybki zapis, okej. Okay. To będziemy mieli na później, mechanik, kupiec. Kurczę, nie wiem, gdzie są te karty, można zdobyć. Chyba, że... No tak, wrócić do niej z pieniędzmi, tylko jak? O, mamy skrzynkę. Kredyty, spoko. Dzień dobry, wchodzimy. Nie, biuro Czerki! Nie. Nie do biura Czerki. I gdzie tu jest ta... Biuro Czerki, rejestracja wyścigów, kantyna, sklep z robotami. Dobra, na razie do biura Czerki może nie wchodźmy. Rozejrzyjmy się jeszcze po mieście, czy tutaj czasem czegoś nie ma. O, Java. Język, ja lubię, jak to wszystkie jest... Nie, naprawdę lubię to. Bardzo lubię. Dobra, wejdźmy. Rejestracja wyścigów. Nie! Na razie tam wejść nie chcę. Chcę do tej kantyny. Chcę zobaczyć matkę Bastini. Gdzie jest wejście do kantyny? Chyba tutaj, nie? Nie gadaj z nim tutaj do kantyny. Dobra, zapiszmy grę. Okej. Okay. Jest Helena. Helena jest matką Bastilii. Gdyby ktoś nie wiedział. Who are you then? Only new people that come to Junix. I don't have to tell you why the two don't mix well. Zirka Corporation only worries about keeping their own. Coś pan masz. Ale widzę, że nic ciekawego. I suppose you're fishing for a reaction to the... Well, I'll tell you, it's about time someone kicked the Republic in the tail and got the... Don't get me wrong, all those deaths were horrible. No. Just no. I don't look for trouble. Dobra, nie chcesz ze mną rozmawiać, to twój problem. Kupiec Czerki, pracownik Czerki, Java Kellner, o, Gandrof. Cześć. Wydajesz się jakiś dziwnie znajomy. Mhm.
yeah, something I know. Well, well. Best place to race is wherever the track treats you sweet. You get hung up on any. Ogólnie rzecz biorąc, możemy w sumie spróbować się troszkę pościgać. A woman. I never run on Taurus, but it was always that doesn't matter now. You can't ask for more certain closure. I don't. Dobra, już widzę, że nie rozmawia z innymi. No need to get all confrontational. What do we say? Ohoho, trzymano punkty ciemnej strony. Naprawdę. Nie chciałem być taki zły. Furconellis, siemanko. Mam do ciebie kilka pytań. To nie, to z tobą nie rozmawiam. Dobra. Jest Helena. Nawet. Ale Bastila ładniejsza. Dobra. Zapiszmy grę, żebym czegoś nie skrzanił. No, Helena. I'm sorry, do I know you? I'm here, mother. But don't you recognize me? What do you expect when I haven't so much as had a picture of you since you left? Do you know how long I've been trying to find? You knew as well as I communication would be impossible once I joined the order. Then you haven't heard. I should have. Has something happened to him? Are you going to tell? Your father is dead, Bastila. That is part of the reason why I was looking for you. Dead? What happened? What did you do to him? Isn't this a co ona mówi do mnie? Already she's flinging insults at me. Tell me, you're one of her. Hej, mnie w to nie wciągaj. Is that so? Well, I'll be joining her soon enough, I suppose. I was told you were sick. Are you actually dying or such sweet things you say? You could start by telling me what you got father into that kid. I hadn't realized Jedi was so spiteful. You want me to tell you I brought your father here for an expedition? You never accepted that your father loved going on his treasure hunts, leaving you alone with me. So yes, fine. I brought your father here to look for crate dragon bones. He took it. How can you be sure of that? Father, do you think I would look for you if I wasn't sure? They were attacked by a crate dragon, and one of the guides fled the battle. I see. So what do you want? Oh, don't be insulting. I want you to use those senses of yours. I want you to find. Why? So you can sell it. Is it too much to ask that I have something to remember your father by? We're very busy on a mission from the Jedi Council. I doubt I'll have the time. Ask my companion. What remains would there be? Crate dragons are huge predators. Easily finding my father's remains would be an even more impossible task than finding his. As my daughter is quick to point out, I haven't the coin to hire another expert. What remains? No, dobra, czyli musimy to. Anything to do with what she's asking? What difference does it make to you? None, I'm sure. Just fine. That's the kind of response I would expect. Very well. We'll look for the hollow. I believe your father was headed north towards the Sand People Enclave. Dobra, dostaliśmy informacje odnośnie matki Bastilii, czyli jeden słowo musimy odnaleźć ten holokron, chyba dobrze to przeczytałem. Holokron ojca Bastilii. Holokron, tak, dobrze przeczytałem. No cóż, widzę, że się nie lubią z mamą trochę. Dobra, słuchajcie, teraz tak. Tu jeszcze możemy wejść. Robot wielofunkcyjny. O ile dobrze też mi pisaliście, tutaj będziemy mogli kupić robota, który nam się przyda. Jakaś dwójka. Aha, to są robociki. Siemanko, Juka. Szukam egzotycznych rzeczy. And if the unit proves even more un-
Dobra, to wiemy. Spróbujemy jeszcze niżej. Kurde. Boże. O, patrzcie. Możemy jeszcze zniszczyć, to zniszczmy. Opuścisz cenę, zasługujesz na to. Dobra, już bierzmy. No właśnie, i on nam się przyda. Dobra, co ty masz tu na sprzedaż? A, widzę, że same próbniki komputerowe i inne różne pierdoły. Dobra, dodano wpis do dziennika, czyli jednym słowem... Aha, nie mamy tutaj takiej informacji, dobra, ale rozumiem, że to jest nasz robot, tak? Statement. I see you have purchased me, master. My restraining bolt will be deactivated when you take possession of me. Am I? Indeed. I am most eager to engage in. Dobra. I will enter into your service now, master. I am certain you will make adequate use. Okej, okay, dobra. Czyli już mamy w sumie pełny skład. Nie wiem, czy jeszcze możemy kogoś więcej tam do siebie dodać. Czy ja dostałem właśnie level w chwili obecnej? Czy mi się tylko wydaje? Ale rzeczywiście, że tak. Teraz tak. Zalecane leczenie ran. Nie, nigdy tego nie lubiłem. Może dodajmy. Dobra, może dajmy, chociaż w sumie leczę się dosyć dobrze. Perswazja, no ta perswazja by się w sumie nam porządnie przydała, bo programowanie, materiały wybuchowe, skradanie się, spostrzegawczość. Aha. Albo wiecie co, może dajmy jednak w to leczenie ran. Zawsze nam się to w jakiś tam sposób przyda. Mistrzowska walka dwiema brońmi. I to jest to, co chciałem kupić. Wiem, że teoretycznie powinienem wziąć coś innego. Walka jednorącz. No, walka jednorącz, serio. Tego nie będziemy brać na pewno. Więc weźmiemy sobie poprawioną walkę dwiema brońmi. Moce. No i tu się pojawia problem. Pchnięcie mocą. Nie chcę pchnięcia mocą. Gdzie jest to pchnięcie mocą? Tu jest pchnięcie mocą. Ogłuszenie robota, zdominowanie umysłu. No to jest dosyć ciekawe. Zbroja mocy. Nie ma tu w sumie jakichś takich mega ciekawych mocy, które moglibyśmy tak na dobrą sprawę sobie wziąć. Zranienie, ogłuszenie robota, spowolnienie, strach, wyssanie życia, krąg śmierci. No tego nie możemy. Bo ja nie, aha, nie mogę porzucić mocy, kurczę. Dobra, wiecie co, to może sobie weźmiemy odporność na moc. Tylko pytanie. Chociaż w sumie ta odporność na moc to by nam się przydało, bo jak będziemy mieli walkę z jakimiś innymi rycerzami Jedi, no to można by ją sobie odpalić. Skoro to daje nam na 60 sekund zwiększoną odporność na moc, to może
może lepiej właśnie to wziąć. Kurczę, mam zawsze dylemat z tymi mocami. Ewentualnie to zdominowanie umysłu, bo ja tak jak mówię, ja w te gorsze moce nie chcę iść na razie. Ewentualnie to pchnięcie mocą, to też jest w sumie dobre. Mądrości i charyzmy. Zobacz, jak ja nie lubię tych modyfikatorów. Dobra, wiecie co, nie, bierzemy sobie odporność na moc. Trudno, możecie mnie tutaj zhejcić i tak dalej, ale wydaje mi się, że to będzie dobre rozwiązanie, jeżeli będziemy chcieli się tutaj bić, powiedzmy, z innymi rycerzykami. To się może przydać, tak jak mówię, bo z bardzo prostej przyczyny, tak, żebyśmy mniej po prostu obrywali. Tylko teraz tak, mam problem z tą kartą, cholera. Co ja, gdzie ja mogę tą kartę zdobyć? Wiecie co, musicie chwileczkę zaczekać jeszcze moment. Ja muszę sobie coś tutaj ogarnąć. Tak, mam odpalone, powiedzmy, że solucje do Kotora, ale z bardzo prostej przyczyny. Ja chcę mniej więcej zrobić jak najwięcej. I tak tutaj w większości nie czytam, ale będę wychapywał takie rzeczy, które mnie najbardziej interesują. I teraz tak, łoża myśliwych. Muszę zagrać w pazaka. No właśnie, tylko tutaj mam problem, bo nie mam tej karty cholernej, wiecie? I nie za bardzo wiem, gdzie ją zdobyć teraz. Holender ciężki. Okej, jestem idiotą. Tak, moi drodzy, jestem naprawdę idiotą. Ominęliśmy jeden bardzo ważny i istotny punkt, mianowicie biuroczerki. Dobra, to jeszcze tam wejdziemy. Słuchajcie, sorry, że dzisiaj tak tylko na Tatooine, że nigdzie się tam gdzieś nie wybieramy, ale wolę zrobić wszystko pierw tutaj na początku i mieć spokój. Wow, weird. Okej, okay, biuro czerki. Takie trochę dziwne. Oficer protokolarny. Cześć. These are the offices of... If this is about employment, I'm afraid all regular mining positions are full. And before you ask, we are all... As I said, we are no longer selling them. Well, normally we charge 200 credits, but I could make an exception if you agree. The sand people are becoming a problem. They destroy our sand crawlers and kill our miners. Okay. The chieftain has decided to wage war against us. I would like their attacks terminated. If you agree to do this, I'll give you a hunting license now and pay a bounty. Oh. We use them to ensure that only people judged fit by Zerka Corporation are allowed outside the city. We don't allow casual exploration because of legal concerns. No właśnie, ale w sumie my i tak nie wyjdziemy, dopóki nie będziemy mieli... The sand people are become... It's... If you... Which would you rather have dumped on your office floor? Besides, they're sir... Excellent. Okay. Now, just so we understand each other, this is an... Here's your license and a few directions. We believe one of their on... You might... Dobra, zabierzmy się do roboty. Na razie nie otrzymaliśmy żadnej ze złych stron. Dobra, czyli zwykłe jakieś medpakiety, jakieś zbroje, miecze, inne pierdoły, czyli jednym słowem, tak na dobrą sprawę, nic ciekawego. Dobra, tylko że teraz tak. Mamy kartę łowiecką, więc możemy bez problemu iść i załatwić sprawę.
Ekolog. Dobra, tylko że my już mamy tego robota. Dobra, my już mamy tego robota kupionego. W sumie dowiedzieliśmy się odnośnie Bastilii. Kurczę, nie wiem jak to zrobić, bo tak na dobrą sprawę, chociaż w sumie my chyba możemy, a nie no, nie możemy w dowolnym momencie tego zmienić. Ach. Nie wiem, na razie się wstrzymamy. Dobra. Do klubu łowieckiego miałem się udać. Ach, już pół godzinki. No, fajnie. Także ogarniemy tutaj wszystko na spokojnie. Mam coś na sprzedaż. Trochę mnie przeraziło, jak on tak szybciutko tutaj do nas szedł. Ale dobra, załatwmy sprawę z tą wdową. You're back. You have? Did Faza give? Thank you. I hope it is enough. Wow. Sometimes helping people feel. Thank you for helping us, Moon. It may not seem like such a great thing to you, but you. For whatever it means, may the Force be with you. Niech moc będzie z nami. Dobra, otrzymaliśmy wpis do dziennika, 500 punktów, stronę jasnej, strony mocy, więc no, muszę przyznać, że jesteśmy lepsi od Bastylii, jeżeli chodzi o jasną stronę mocy, więc jest dosyć dobrze. Okej, okay. Dobra, moi... A właśnie, czekajcie, bo skoro mamy tego robota, ale no tak, my na statku nie możemy robota używać. Dobra, i ogólnie rzecz biorąc, teraz będziemy mogli się w jakiś magiczny sposób wydostać tutaj z miasta i będziemy mogli udać się na pustynię w poszukiwaniu tych ludzi. Tylko teraz wiecie co, mam mały dylemat. Co z tym fantem zrobić? Bo tak, ogólnie rzecz biorąc, wypadałoby uratować brata Mission i odnaleźć ten holokron ojca Bastilii, ale będzie nam też potrzebny robot, żebyśmy mogli porozmawiać z ludźmi pustyni, czy tam ludźmi piasku, ale no wiadomo, możemy mieć tylko dwóch członków, więc nie za bardzo wiem teraz, którego by tutaj wywalić. Ewentualnie jak to później tutaj rozegrać. Nie wiem, gdzie ja idę, ale w każdym razie, słuchajcie, na dzisiaj skończymy. Jeżeli macie jakieś propozycje, chociaż ja zapewne przejrzę się tutaj troszeczkę solucji, żeby, wiecie, nie przeciągać tego, nie szukać na ślepo, tylko żeby po prostu dotrzeć do celu, bo wy i tak już mi tak naspoilerowaliście, że już w sumie znam nawet zakończenie gry. A to też nie o to chodzi i postaram się tutaj jakoś dowiedzieć, chyba że wy możecie mi napisać. Także cóż, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Co prawda dzisiaj troszeczkę mało zrobiliśmy, nie powalczyliśmy, ale przynajmniej zrobiliśmy większość tutaj tych misji, takich powiedzmy, że pobocznych tutaj w mieście, więc już to, co nam pozostaje, to tylko udać się dalej w Tango i coś tam pokminić i już na pewno w następnym odcinku powalczymy. Także co, ja się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo za uwagę, oczywiście standardowo sobie zapisuję grę i pamiętajcie również, jeżeli gracie w stare gry, zapisujcie najlepiej na dwóch save'ach, bo to też jest dosyć ważne. Także cóż, moi drodzy, ja się z wami żegnam, trzymajcie się i cześć!